Tam na środku będzie łopata i będzie boss. Powinniśmy to przeżyć, a jeżeli nie, to zrobimy load game. Ale sobie wyprawę zrobiłem. Tam jeszcze nie byłem przy tej kropce. O, lecę. Mogę też atakować moją dzidą. Ręczna włócznia. Pewnie przyjdę, a tam cały domek rozjebany. Przyszły grubasy i najebały tego Kelvina. Kelvin tam cały czas siedzi. Ale się daleko od bazy wybrałem. Po drugiej stronie góry jestem. To powodzonka w tym CS-ie. Trochę stromo się tutaj wydaje.
Kurde, to jest trochę wysoko. Ja kurde polazłem. Teraz trzeba będę pamiętał, w których ja byłem. W tych jaskiniach chyba tak. Tu byłem, tu byłem, tu byłem, tu byłem, tu byłem, tu byłem, tu byłem. Jutro też Forest? No, trzeba coś tutaj pograć. Dopiero się uczę. To jest za wysoko. Czy można stąd jakoś zejść? Można. Jak ja wrócę do domu? W sumie niedaleko jestem, bo po drugiej stronie. Dobra, jak będą jakieś bossy, to ja mam 4 granaty. Teraz tak, tam jest mój dom. Tutaj byłem, tutaj byłem, tutaj byłem, tutaj byłem. Ale sobie prawe zajebałem.
Tu się obawiam czegoś mocnego. Ja już mam tak dużo rzeczy, że przepchany jestem tym lutem. Pięć granatów mam. Zaś to masz. Że chyba dalej nie idzie niestety. Jak to, tutaj nic nie było? No tak, ale tutaj już nie ma nic, widzisz? Jeszcze raz dookoła przejdę. Tu nie było nic. Dobrze, że jest zima. Mogę przez jezioro przejść. Tak to musi iść naokoło. No zobacz, ile ja jaskiń odwiedziłem. W pewnym momencie myślałem, że jakiś boss będzie, że coś jakiś wiesz. A ja odwiedziłem tego strasznie dużo. Te wszystkie na górze odwiedzałem. Po prostu już tam dalej nie będę przychodził.
Kurwa, przestraszyłem się. To jest najdalsza jaskinia, najdalsza jaskinia, w jakiej byłem. Nie mam kart, żadnych dostępów. No, przynajmniej wiem, że tutaj w tych jaskiniach to nie ma nic. Jest kolejny punkt. Mało picia mam, mam tylko picie w tym bidoniku. Mam opiszony. Cała rodzina ma opiszonów. Dobrze, że tak w zimę wyszedłem, bo w zimę ich tak... W zimę czytałem, że ich tak po prostu nie widać, bo są trudne warunki, więc... Będziemy mieli fightingu. Naprawdę zwiedziłem całą mapę. O
kurde, ale sobie życie zajebałem. Całe racje zjedzone. Zostawię sobie 2 batony, albo jeden sobie zostawię. Dobra, gra się zacięła. I co działa te plandeki? A tu już mi jedna została, 2. Miałem ich tak dużo. A, już są, dobra. Nie, gówniarze. Coś mi się daje, że ja tą grę przechodzę od dupy strony. Powinienem jakoś inaczej tu iść. Miałem sobie małą wyprawę zrobić. Zrobiłem wyprawę dookoła mapy. Zjadłem wszystkie zapasy. Kiedy ta zima minie?
Muszę tutaj jakieś jedzenie znaleźć. Jeżeli nie, to przypał. A, od dupy strony poszedłem, mówiłem. Woda jest zamarznięta? Tak. Jedzonko. Na drogę. Rozpalę sobie później ognisko. To upieka. Dzięki temu będę mógł kontynuować swoją podróż dalej. Kolo stał się kanibalem. W tych jaskiniach tam nic nie ma. Znaczy, wiem, że w jednej jaskini ma być... ta... łopata, bo ona jest potrzebna do jednego zadania tutaj, żeby odkopać grób, w którym jest tam jakiś zakopany... Strygi.
Ja nie wiem, gdzie ja chodzę. A, tutaj jest to miejsce. Tu się odkopuje bunkier. Widziałem to na trailerze. Będę pamiętał. Tam jest ostatnia lokacja, w której powinien być, a jestem jako pierwsza. A my niech się tu usmaży. 10:33, muszę w tym dniu wrócić do domu. Pewnie przyjdę, a tu ten. Czemu on chodzić nie może? A, za bardzo się najadł. Ja w takim tempie to ja nie dojdę. Ciekawe, niech się to usmaży. Musiałem coś zjeść. Nie było co. Znaczy coś tam mam jeszcze, jakieś racje. Nie, batonika mam. A batonik na czarną godzinę. Patyk collected. A moja postać się tak najadło, że ona chodzić nie może. Ja muszę w tym dniu na chałupę się dostać. Czy przez górę jakoś przejdę? Nie, dookoła. Chodzenie na shifcie nie działa.
Jak się człowiek przejdzie, to nie biega. To nie było mądre posunięcie, ale... Ale huk z tym. Ale przynajmniej już poznałem mechanikę gry, wiemy co jest 5, co się robi. Nie mogę chodzić, bo się przejadłem nogami. Zrobiłem sobie taką wyprawę, że całą mapę dookoła przeszedłem. Mniej więcej wiem, czego się spodziewać. Czemu ta postać już nie chce biegać? Jest 12:11, za chwilę będzie ciemno. A nie chcielibyśmy tego. Żeby została nas ciemna noc. Kurwa, jeszcze ten mnie zajebał. Koniec ammo. Nogi zamarzły. Miałem zrobić sobie tylko małą wyprawę, a zrobiłem sobie wyprawę po całej mapie. Ta postać już chodzić nie może. Mam jeszcze jakieś zapasy? Nie mam nic. Ostrygi, coś tam. Jakoś się to przeżyje. Pewnie wrócę, tam chałupę rozpiżdżona. Patyk collected. Właśnie zjadł przed chwilą. To bardzo dużo. Dobra, to nie są żarty. Mój chuj o szafę jest oparty.
Ja muszę z tych gór zejść. Nie wiem jak, ale do przodu. No niedobry pomysł. Mam wódkę przy sobie. Jejku, jak to wysoko. Jak stąd zejść? Tędy? Nie. Jak wysoko? No tak w miarę. Tego już nie przeżyję, tego upadku. Nie ma takiego zejścia bokiem. Chyba środeczkiem można będzie zejść. Biewaliśmy się. Nie wejdę już tędy na górę, bo ja tutaj już spadłem. Chyba GG. Pokonany przez góry. Niestety. Nie mam pojęcia, jak tam teraz zejść. Tu jest za wysoko. Tam też jest wysoko. Jest 14:28, zaraz będzie ciemno, zaraz zacznę mnie atakować. Na górę tam da radę się wspiąć. O, niedobrze, nawet nie wiedziałem, że tutaj tym bokiem będzie w ogóle ciężko przejść. To nie jest dobra informacja.
Dobra. Nie wiedziałem, że tutaj jak się zajdzie, to się już nie zejdzie. Skąd ja mogłem wiedzieć? Żeby tutaj nie spadać do dołu. Nie wiem, co mu się stało, że tak wolno chodzi. Zamarz. Poza tym mam GG, bo ja z tych gór nie zejdę. Zszedłem. Nie szedłem. Trzeba tutaj chyba będzie rozbić obozowisko. On nie ma siły, dlatego to tak wolno chodzi. Przyciążyłem go. Nie ma jak się zregenerować. Jest okropnie zmęczony. No i kolejna noc w plenerze. Jest pytanie, czekaj, czy ja tędy przejdę? Tak. Już blisko domu. Jeszcze jedną jaskinię bym odwiedził. Ciekawe, co z moim domem. Nie, no w plecaku można nosić wszystko, co się chce. Nie wiem. Jest chyba zimno. Już niedaleko do domu. Turbowany, poobijany, zmęczony. Miała być tylko podróż malutka, a była podróż dookoła mapy, wszędzie byłem. Wszędzie byłem. Tutaj jeszcze jakaś jaskinia do wzięcia. Właśnie, tutaj są jakieś punkty, które ja muszę wziąć, a nie tam z drugiej strony. Tutaj muszę wejść po prostu do jakiegoś dungeona, tak?
Żeby coś się ruszyło, jakąś kartę znaleźć, jakąś łopatę znaleźć, coś w tym stylu. Żeby dalej móc eksplorować. Ja już mniej więcej wiem, co gdzie tutaj jest. Wiecie, że na next game'a mogę sobie na przykład wyłączyć tych ludzi, którzy mnie atakują i zrobić sobie czystego survivala? Mogę ich wyłączyć, wrogów. I po prostu przejść grę o tak, bez ataku kanibalów. Łatwizna, nie? Mój Kelvin tam nadal jest. W naszym obozie. Ale na tych górach już się bardzo bałem. Myślałem, że będzie dyntka. Bo w jaskini spędzimy noc. Ja nie wiem, czemu po co tak wolno chodzi. Nie ma tego mięśnia takiego, tam jest taki ten. Druga ikonka. Tam jeszcze jest jakaś jaskinia. Ja te wszystkie jaskinie zwiedziłem, naprawdę. Tam nie ma nic. A podobno w jednej jaskini miała być ta. Łopata. Piłeś wodę? Tak. Mam jeszcze trochę wody. Ale już niedużo. Menażkę ostatnio mam. Manierkę. Menażkę. Znowu góry. Łocie, panie. Jak to wysoko. Ta postać już chodzić nie może. A tam mam te, tutaj po lewej stronie te, to pragnienie z wodą, jest w połowie. Nie wiem, co tej postaci zrobiłem, że on tak wolno chodzi. Niestety nie, chyba nie dojdziemy do tego punktu, a może? Ja mam mało HP, parę razy mnie walną i mam GG. Znowu schodzi z tej góry. Ty! Na kucaku! Na kucaku chodzisz! Ty, na... Tak, chodziłem na kucaku. Nie, zrób klipa. Nie dawaj boomerom grać w tą grę.
Chłop co pół godziny na kucaka chodził. Czemu ja na kucaka chodziłem?